Szanowni Państwo, godzina 15. Rozpoczynamy obrady. Otwieram obrady 11. sesji Rady Powiatu w Białgardzie. I Szanowni Państwo, i tym razem jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek grupy radnych z dnia 25 sierpnia bieżącego roku, a jest to data wpływu wniosku do Biura Rady. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam zaproszonych gości w osobach Pana Zygmunta Baś, Prezesa Regionalnego Centrum Medycznego. Witam. Witam również Pana Ryszarda Jankowiaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Medycznego. Witam pozostałych członków Rady Nadzorczej i witam wszystkich uczestników sesji. Szanowni Państwo, zgodnie z listą obecności potwierdzam, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i daje nam możliwość do kontynuowania obrad. Czy w tej chwili Panie i Panowie Radni mają pytania i uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Proszę bardzo, Pan Starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W dniu 19 sierpnia odbyła się sesja nadzwyczajna. Po tej sesji mieliśmy okazję i możliwość akurat z całą Radą w tej sali rozmawiać na temat bieżących spraw związanych z Regionalnym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Białogardzie. Ja Szanownej Radzie przedstawiłem bieżący stan, w jakim Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie się znajduje na ówczesny dzień. I powiem tak, od tamtego tygodnia ta sytuacja nie uległa formalnie żadnej zmianie. Dalej trwają prace związane z procesem wydzierżawienia. Te decyzje podjęliśmy jako zarząd na początku tego roku po nieudanym procesie wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub zbycia jego udziałów, który zakończył się wycofaniem oferenta. I w tej chwili jesteśmy w trakcie kolejnego procesu, który ogłosiliśmy w miesiącu kwietniu. I na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, trwają prace związane z negocjacjami z firmą, która została zarekomendowana przez zespół, przez firmę doradczą Consulting z Gdyni, która zarekomendowała nam firmę Centrum Dializa z Sosnowca jako potencjalnego dzierżawcę przedsiębiorstwa, jakim jest Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie. Równolegle, tak jak Państwu mówiłem, w środę trwają prace i rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu w Warszawie, która jest jedynym na polskim rynku potencjalną instytucją, która chce udzielić finansowania na spłatę zobowiązań Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie. Również oprócz tych sytuacji bieżących związanych z pracami zespołu, na bieżąco trwają spotkania i spotykamy się ze związkami zawodowymi i ich przedstawicielami w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie, jak również w ostatni piątek mieliśmy duże spotkanie z przedstawicielami załogi, to jest lekarzami, ordynatorami, pracownikami białego personelu oddziałowymi, które odbyło się w siedzibie szpitala przy ulicy Szpitalnej. Tam również mieliśmy możliwość dosyć szczegółowego rozmawiania na temat bieżącej sytuacji Regionalnego Centrum Medycznego. Szanowni Państwo, spółka Regionalne Centrum Medyczne, dlatego też podjęliśmy decyzję o tym, żeby szukać zewnętrznego podmiotu, który by zainteresował się naszą spółką, jest ciągle w trudnej sytuacji. Mamy zatrudnionego nowego prezesa, który podjął działania związane z restrukturyzacją kosztów tego przedsiębiorstwa. Udało się panu prezesowi tą sytuację w miarę opanować, ale dalej ta spółka generuje stratę, która jest na poziomie miesiąca ponad 300 tysięcy złotych. I ta sytuacja jest trudna, tego nikt nie ukrywa, o tym mówimy. Jest to związane z wielkością kontraktu, jaki posiadamy
mamy podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia i z ilością świadczeń, jakie wykonujemy w naszym szpitalu, który ma ponad 380 łóżek i zatrudnia na dzień dzisiejszy 460 pracowników po tych zmianach, które już w kwestii zatrudnienia zostały przez obecnego pana prezesa przeprowadzone. Na bieżąco, co jest takim ewenementem, płacone są nadlimity, które szpital wypracowuje, czyli na zakończenie każdego miesiąca pan prezes udaje się do Narodowego Funduszu, tam są toczone rozmowy, analizowane te wszystkie nadlimity, które nasz szpital świadczy dla pacjentów i mamy je wypłacane na bieżąco, co jest też sytuacją ratującą Regionalne Centrum Medyczne, bo nie musimy czekać na te środki do przyszłego roku, bo przypomnę Państwu, że zawsze nadlimity są regulowane do dnia 15 lutego roku następnego. Dzisiaj mamy z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał na bieżąco wypłacane te nadlimity, co pozwala na bieżące funkcjonowanie Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie. Szanowni Państwo, ważnym elementem w funkcjonowaniu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie jako spółki jest również organ, którym jest Rada Nadzorcza i w takim programie pracy nadzorczej, Rady Nadzorczej na dzień 2 września, o czym Państwa 19 sierpnia również informowałem, jest umówione spotkanie Rady Nadzorczej, na którym Rada Nadzorcza zapozna się z programem naprawczym przygotowanym przez firmę zewnętrzną na zamówienie Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie. 2 września będziemy na tej Radzie mogli dyskutować o tych kierunkach, które są tam w tym programie zaproponowane przez firmę doradczą co do przyszłości funkcjonowania Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie. I z niecierpliwością jako właściciele, jako zarząd powiatu tej spółki, jako zgromadzenie wspólników czekamy na opinię Rady Nadzorczej co do zaproponowanych kierunków, które ewentualnie w momencie, kiedy nie powiodłaby się sytuacja z wyłonieniem dzierżawcy przedsiębiorstwa, jakim jest Regionalne Centrum Medyczne, musielibyśmy rozpatrywać inne scenariusze co do funkcjonowania w przyszłości Regionalnego Centrum Medycznego. I ten program naprawczy takie kierunki pokazuje, ale czekamy tutaj na 2 września, kiedy Rada Nadzorcza w swoim gronie, w obecności zarządu, w obecności Zgromadzenia Wspólników będzie mogła odnieść się do tego programu naprawczego, który został przygotowany przez firmę zewnętrzną na zamówienie prezesa Regionalnego Centrum Medycznego. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę te okoliczności i płynność tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy i brak jak gdyby podstaw do merytorycznej dyskusji dzisiaj na temat szczegółów co do prac zespołu, który zajmuje się procesem wydzierżawienia przedsiębiorstwa, brak jak gdyby odniesienia na dzień dzisiejszy do spraw związanych z programem naprawczym i oczekiwaniem tutaj od prezesa Rady Nadzorczej jakiejś opinii dotyczącej również tego zagadnienia, co jest jednym z punktów dzisiejszej sesji. Brak możliwości odniesienia się prezesa co do procesu wydzierżawienia udziałów z tego względu, że tak samo jak i prezes, jak i przewodniczący zespołu do spraw negocjacji, starosta są objęci klauzulą poufności i ta klauzula nas obowiązuje do momentu zakończenia prac zespołu i przedłożenia wyniku tych prac zarządowi i Zgromadzeniu Wspólników. Składam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w sesji zwołanej na wniosek 6 radnych do godziny 10 dnia 25 września 2015 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do protokołu w tej chwili potwierdzam, że w obradach uczestniczy 17 radnych, a mamy ten pełny skład. Skoro padł wniosek formalny, poddam go pod głosowanie. W jakiej sprawie pan radny chciałby zabrać głos?
roku 19. To się troszeczkę mniej więcej zgadza. Dzisiaj słyszymy, że strata miesięczna w szpitalu to jest około 300 tysięcy złotych, pomimo wprowadzonych oszczędności przez prezesa. W mediach funkcjonuje kwota 600 tysięcy złotych, czyli to jest 7 milionów rocznie, gdyby to tak chcieć przeliczyć. To jedno, ale szanowni państwo, wydaje mi się, że to już nie jest żadną tajemnicą. Niejako przyczynkiem do zwołania sesji nadzwyczajnej było to, pomimo tego, że nie ma dokumentów, ale po pierwsze słyszeliśmy, że tak, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, teraz słyszymy, że dopiero gdzieś około 20 września będziemy wiedzieli cokolwiek, co się dzieje w Regionalnym Centrum Medycznym. Powtarzam raz jeszcze, przyczynkiem do zwołania sesji nadzwyczajnej było to, szanowny panie starosto, że mamy informację potwierdzoną przez przewodniczącą Rady Nadzorczej szpitala w Drezdenku, że obecny pan prezes, z całym szacunkiem dla niego, złożył dokumenty w konkursie na dyrektora, czy do konkursu na dyrektora. W związku z tym chciałbym usłyszeć, co się takiego wydarzyło, że pan prezes tak postąpił, jak postąpił. Jego wolna wola, jego wolny wybór. Tylko szanowny panie prezesie, z całym szacunkiem jeszcze raz podkreślam. Pan jak pan się prezentował tutaj w maju, myślę, że tak jak większość radnych, ja przynajmniej takie wrażenie odniosłem, że jest pan człowiekiem konkretnym, stojącym na ziemi, który wie po co przyszedł i wie co chce zrobić. I teraz tak, albo każe mi pan zmienić tą opinię o sobie i innym, albo spróbujemy, że tak powiem, no w jakiś sposób dowiedzieć się od pana, co się takiego wydarzyło, że pan postąpił tak, jak postąpił. Powtarzam raz jeszcze, wolny wybór, wolna wola. Nikt tego panu zabronić nie może. Panie starosto, możemy zrobić przerwę, ja nie widzę żadnego problemu, tylko żeby się nie okazało, że będziemy 2 września znowu wiedzieli cokolwiek, że to będzie 15 albo jeszcze dalej, bo takie opowieści słyszymy. Ja rozmawiałem pomału. Ja rozmawiałem z panem wicestarostą kilkakrotnie telefonicznie. Umowa miała być parafowana w lipcu. Już panie Andrzeju, gdzieś tam 20 któryś tam będzie na pewno, już uzgadniamy to wszystko, dopinamy, rozumiem, że. Pośpiech jest łapany, ale nie przy sporządzaniu takich dokumentów. Na dzień dzisiejszy lipiec się skończył, sierpień się skończył. Jeszcze raz wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. Zaczynamy się obracać około 20 września. Szanowni państwo, możecie sobie do tego podchodzić, jak sobie chcecie. Każdy może mieć własne zdanie na ten temat, tylko ja spotykam się z ludźmi. Myślę, że tak jak większość tu siedzących na tej sali. I ludzie pytają. Panie, co będzie ze szpitalem? Co ja mogę odpowiedzieć? Nie wiem. Nie wiem. Wiem tyle samo, co mieszkańcy tego miasta, co będzie ze szpitalem. Więc ja bym chciał też mieć jakąkolwiek wiedzę, jako radny siedzący tu na tej sali, czy to się komuś podoba, czy nie mam prawa zadawać pytania, ale myślę, że wiedzę taką chcieliby mieć również i mieszkańcy tego miasta i nie tylko, ale również i powiatu. Na tej zasadzie, co dalej? Dlaczego pan Baś chce odejść? Pan prezes Baś, przepraszam, chce odejść? I co ewentualnie się stanie w momencie, jeśli pan prezes naprawdę odejdzie, bo zakładam, że życzę mu dobrze, może raczej nie, lepiej, żeby został tutaj. Ale co się stanie, panie starosto, w momencie, jeśli pan prezes Baś naprawdę odejdzie? Jaki państwo macie scenariusz ewentualnie na tą chwilę? Macie kogoś na to miejsce? No, jakieś zasady pewnie gdzieś tam są. No, chcielibyśmy na ten temat porozmawiać. Ja rozumiem, że to jest temat niewygodny dla państwa, no bo pytają, bo to, bo tamto. Tylko to powtarzam raz jeszcze. Ja bym chciał wiedzieć, myślę, że radni chcieliby wiedzieć i szczególnie mieszkańcy chcieliby wiedzieć, których to dotyczy. A szczególnie powiedzmy, no nie ubliżając sobie samemu, ale ludzie już, którzy jakiś tam wiek osiągnęli. Młodych może szpital nie interesuje na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Poddaję pod głos. Powtarzam raz jeszcze 5 minut przerwy. Nie ma przerwy, ja poddaję głos pod głosowanie. Wniosek formalny, daleko idący, skierowany do Rady przez radnego i jednocześnie starostę o dokonanie przerwy w obradach do godziny 10 dnia 25 września. Kto z państwa radnym jest za ogłoszeniem przerwy w obradach do godziny 10 dnia 25 września bieżącego roku, proszę o podniesienie ręki.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Stwierdzam, że za ogłoszeniem przerwy głosowało 10 radnych, przy przeciwnych 7, a zatem stwierdzam, że ogłaszam przerwę w obradach do godziny 10 dnia 25 września. Dziękuję Państwu.